Dzień dobry. Czy tran zwiększa odporność organizmu? W zasadzie już na temat tranu nagrywałem. Tutaj powiem to, o czym jeszcze nie mówiłem. Tran zawiera kwasy omega-3, eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy w dawce 500 do 1000 mg w porcji dziennej. Zawiera też witaminę A, czyli retinol, w dawce około 500 mikrogramów, ale także witaminę D3. Około 10 mikrogramów w porcji dziennej. Nie są to duże dawki, dlatego że na przykład zwykle w takich kapsułkach 2000 czy 4000 jednostek międzynarodowych tej witaminy znajduje się nawet 10 lub więcej razy więcej. Tak? Czyli można tutaj powiedzieć, że tran zawiera witaminy takie jak A czy D3, które warunkują utrzymanie odpowiedniej odporności. Witamina A na przykład sprawia, że jest prawidłowa budowa błon komórkowych i wydzielanie śluzu, czyli to ma znaczenie w tak zwanej odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego, nieswoistej. Natomiast witamina D3 może aktywować różne geny odpowiedzialne za ekspresję białek, takich jak na przykład katelicydyny czy beta-2 defensyny, biorące udział, ale również w nieswoistych mechanizmach odporności. Odpowiadając zatem na pytanie, czy tran zwiększa odporność, można powiedzieć, że nie, tran nie zwiększa odporności. Tran zawiera witaminy, które po prostu są potrzebne do utrzymania prawidłowych mechanizmów odpornościowych, takie jak właśnie witamina A, witamina D3, czy nawet kwasy omega-3. Jeżeli chodzi o witaminę E, no to może jej w tranie w ogóle nie być. Może ona tam być sztucznie dodawana w postaci octanu DL-alfa-tokoferylu, głównie w ilościach nie przekraczających 10 mg w porcji dziennej. Natomiast proszę pamiętać o tym, że te mechanizmy odpornościowe warunkowane przez witaminę D, witaminę A, czy na przykład EPA, czy DHA, to są nieswoiste. Natomiast one nie chronią przed grypą, przeziębieniem, czy chorobami zakaźnymi, gdzie dużą rolę odgrywa odporność miejscowa na błonach śluzowych. Zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o grypę czy przeziębienie. Te mechanizmy nie zapobiegają grypie ani przeziębieniu. Tran oczywiście nie chroni nas przed przeziębieniem i grypą. Te mechanizmy odporności nieswoistej mogą co najwyżej skracać na przykład o jeden dzień czas trwania przeziębienia i grypy, ale tak naprawdę randomizowanych, rzetelnych badań na ten temat nie ma. W takich zakażeniach wirusowych decydującą rolę odgrywa odporność swoista, komórkowa bądź humoralna, której tran niestety nie zwiększa. Natomiast jeżeli chodzi o olej z wątroby rekina, to on zawiera dwa związki o działaniu immunomodulującym, czy w zasadzie immunostymulującym. Skwalen, który jest terpenem takim lipofilnym i oczywiście tutaj alkiloglicerole, które są eterami lipidowymi, lipofilnymi, związkami, które mają przyłączone pewne ugrupowania dla alkoholi, batylowego, chimylowego i selachylowego. I one faktycznie zwiększają odporność, chociaż większość badań głównie została przeprowadzona na zwierzętach bądź in vitro. Wykazano wtedy, że właśnie alkiloglicerole mogą w warunkach in vitro powodować wydzielanie interleukin, takich jak pierwsza interleukina, druga, ale również na przykład interferon gamma, czyli o właściwościach przeciwwirusowych, mogą nasilać właściwości fagocytarne, czyli żerne granulocytów obojętnochłonnych, monocytów i makrofagów oraz stymulować mielopoezę, czyli wytwarzanie granulocytów. Moi drodzy, ale to też są mechanizmy odporności nieswoistej, które nie chronią nas przed przeziębieniem czy grypą, które mogą mieć wpływ na skrócenie na czasu trwania różnych chorób zakaźnych, ale niestety im nie zapobiegają. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że alkiloglicerole w chwili obecnej przechodzą badania kliniczne nad możliwością zastosowania ich w leukopenii, czyli w niedoborze leukocytów poniżej 3500 na mikrolitr. Dlatego zwłaszcza po chemioterapii czy radioterapii, bo one stymulują wytwarzanie leukocytów albo u osób z AIDS, gdzie ta leukopenia może się oczywiście pojawić. I to jest główne możliwe zastosowanie w przyszłości. A drugie to jest leczenie przeciwnowotworowe, ale uwaga, same alkiloglicerole nie niszczą raka. One powodują peroksydację błon komórkowych i zwiększają ich przepuszczalność, w związku z czym próbuje je się połączyć z chemioterapeutykami, żeby zwiększyć penetrację tych leków do komórki. Po prostu alkiloglicerole zwiększają biodostępność
chemioterapii dla komórki, czyli stężenie tych leków w komórce nowotworowej, i to są ich główne możliwe przyszłościowe zastosowanie. W niektórych badaniach wykazano, że alkiloglicerole mogą również pobudzać aktywność komórek NK, czyli limfocytów T, aktywność głównie cytotoksyczną, zależną od dopełniacza, ale również stymulować wydzielanie przeciwciał i pobudzać ADCC, czyli Antibody Dependent Cytotoxicity, czyli zależną cytotoksyczność, zależną od przeciwciał. Ale tak jak powiedziałem, nie chroni to w zupełności przed przeziębieniem i grypą, ponieważ są to nadal nieswoiste mechanizmy odpornościowe. Osoby, które mają choroby autoimmunologiczne, RZS, Hashimoto, colitis ulcerosa, powinny uważać, zwłaszcza jeżeli przyjmują leki immunosupresyjne, dlatego że pobudzenie odporności przez alkiloglicerole może w niektórych przypadkach prowadzić do zaostrzenia tych chorób autoimmunologicznych i w tych przypadkach ich stosowanie powinno być jednak odbywać się pod kontrolą lekarza. Moi drodzy, moja prababcia jeszcze dawno, jak byłem mały, pamiętam, łykała te kapsułki z olejem z wątroby rekina i już jechaliśmy kiedyś do niej, biedaczka dogorywała na te urodziny, jechaliśmy, żeby zaśpiewać jej 100 lat, ale jak przyjechaliśmy, to się okazało, że musieliśmy zmienić melodię na nic nie może przecież wiecznie trwać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.